W związku z jutrzejszym biegiem bohaterów i Silesia półmaratonem policja opublikowała wykaz ulic, którymi będą biegły ich trasy. Będzie obowiązywała zmiana w organizacji ruchu. Część ulic zostanie zamknięta. Karolina Komada. Dwa biegi i łącznie ponad 26 km 1 maja ze strefy kultury, a dokładnie z ulicy Olimpijskiej wystartuje czwarta edycja biegu bohaterów oraz 19. Silesia Półmaraton. To nie tylko okazja, by wspólnie świętować 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, lecz także możliwość promowania zdrowego stylu życia. W obu tych biegach ponad 4,5 tysiąca osób. To pokazuje, że rzeczywiście wkraczamy w taką świadomość, że warto jest aktywnie spędzać czas. Te dystanse są też tak przeznaczone, że ktoś, kto mniej biega, spokojnie sobie poradzi na dystansie 5 km. Ktoś, kto jest zaprawionym biegaczem, zrobi to ponad 21 km, więc dystans półmaratonu bez większego problemu pokona. Więc to jest taka możliwość do tego, aby dostać taką koszulkę, pochwalić się potem tym, że spędziło się ten czas aktywnie, no i zadbać też przez ten sport o swoje zdrowie. Start biegów o godzinie 10 na wysokości siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Półmaratończycy pobiegną przez m.in. Dolinę Trzech Stawów, Szopienicę i Nikiszowiec. W związku z organizacją wydarzenia będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu już od godziny 7 rano. Apelujemy do kierujących, żeby w tym czasie szczególnie zwracali uwagę na znaki informujące o zmianie organizacji ruchu, a także na sygnały nadawane przez osoby uprawnione. Pamiętajmy, że to nie tylko policjanci czy strażnicy miejscy, ale również osoby przeszkolone, uprawnione, mające uprawnienia do kierowania ruchem, które wystawi organizator. Te osoby są specjalnie oznaczone specjalnymi kamizelkami odblaskowymi. Podczas trwania biegów Zarząd Transportu Metropolitalnego wdroży zmiany w komunikacji miejskiej. Są to m.in. korekty rozkładów jazdy, modyfikacje tras linii oraz tymczasowe przystanki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie metropolia.ztm.pl.